Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosił go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Dziś spotykamy Jezusa ponownie w Kafarnaum. Tym razem jednak udaje się on do domu Szymona Piotra, gdzie w gorączce leży jego chora teściowa. Ewangelista Łukasz, chociaż jest z wykształcenia medykiem, nie podaje nam bliższych szczegółów choroby ani jej przyczyn. Nie jest ważne, co spowodowało wysoką gorączkę. Ważne jest natomiast to, że Jezus ją uzdrowił, a dokonał tego w dość zaskakujący sposób. Rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. Uzdrawia słowem, rozkazem, a choroba zachowuje się jak demon, który na rozkaz Chrystusa opuszcza opętanego. Chrystus uzdrawia zawsze całego człowieka, nie tylko jego sferę fizyczną, ale także, a może nawet przede wszystkim, jego sferę duchową. To cudowne wydarzenie uświadamia nam, że człowiek jest jednością duchową, fizyczną i że te dwie sfery mocno na siebie oddziałują. Chore ciało oddziałuje na duszę człowieka i ją osłabia. Podobnie i chora dusza promieniuje na ciało, wywołując objawy chorobowe. Dbajmy zawsze o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Pozwólcie, że zwrócę uwagę na jeszcze jeden szczegół. Kiedy teściowa Szymona zostaje uwolniona ze swojej dolegliwości, natychmiast wstaje i usługuje Jezusowi i Jego uczniom. Choroba uniemożliwiła tej kobiecie służbę. Zdrowa może służyć innym. Pamiętajmy, że naszym podstawowym powołaniem wynikającym z przykazania miłości jest służba innym ludziom. Prośmy Chrystusa, aby i nas uwolnił spod władzy demona gorączki, abyśmy rozpaleni Duchem Świętym z miłością służyli naszym bliźnim.